W przypadku, kiedy zachodzi potrzeba utworzenia elementu jako bryła, możemy użyć poleceń z zakładki Modelowanie. Tworzymy taki obiekt. Teraz, jeżeli będziemy chcieli zamienić ten obiekt na element architektoniczny, najlepiej będzie tu zastosować polecenie Zmień elementy, następnie elementy 3D na element UD, czyli User Defined. Na polskim będziemy to mieli zdefiniowane przez użytkownika. Konwertujemy tą bryłę na element architektoniczny, a następnie korzystamy z poleceń Modyfikuj ogólne właściwości elementów architektonicznych. Tu możemy nadać takie atrybuty jak na przykład roboty betonowe czy materiał. Dodatkowo kreskowanie elementu. Następnie zaznaczam obiekt, klikam Zastosuj. Element będzie miał przypisane właściwości jak element architektoniczny i w tym momencie, jeżeli użyjemy poleceń przykładowo do tworzenia przekrojów czy tworzenia raportów, to będzie ten obiekt się zachowywał, jakby był to element architektoniczny.